Innowacje to jest bardzo też takie modne słowo, ale no nie ukrywam, że w branży słodyczowej innowacje są takim, ta część innowacji jest bardzo wdzięczną częścią biznesu, z tego względu, że słodycze w dużym stopniu się opierają na nowych produktach. Po prostu konsument tego oczekuje. Konsument bardzo często idzie do sklepu, żeby kupić sobie coś słodkiego, ale coś również, co go zaskoczy, coś nowego. W związku z tym praktycznie każdy producent słodyczowy pracuje nad nowymi produktami. No oczywiście, czy to jest innowacja przez duże i czy przez małe i to można by dyskutować, najczęściej to są różnego rodzaju nowe smaki albo czasami nowe formaty produktu, więc to nie są jakieś wielkie, przełomowe innowacje. Natomiast ten obszar nowych produktów jest bardzo istotny, był bardzo istotny, jest i wierzę w to, że również w przyszłości będzie bardzo istotny. Z tego względu, że tak się zmienia konsument, zwłaszcza młody konsument, który ma z natury rzeczy mniejszą lojalność do jakichś wybranych produktów. On praktycznie przy każdej wizycie w sklepie szuka sobie coś nowego, coś niestandardowego, coś egzotycznego czasami, coś co go zaskoczy. Także innowacje takie produktowe z nami na pewno zostaną jeszcze przez dłuższy czas. Oczywiście te produkty innowacyjne są częścią tego biznesu. Jest bardzo duża część konsumentów, no co tu dużo mówić, raczej ta średnia wieku jest wyższa, którzy z kolei są bardzo lojalni i przywiązani do swoich własnych, osobistych, ulubionych produktów. Na przykład czekolada jedyna, ptasie mleczko waniliowe, czekolada gorzka klasyczna 64%. To niezmiennie to są numery jeden na polskim rynku, jeśli chodzi o sprzedaż. No i wierzę w to też, że też się w dłuższej perspektywie nie zmieni, dlatego że jak sobie popatrzymy globalnie na polskie społeczeństwo, to jednak jesteśmy dość mocno konserwatywni i przywiązani do takich produktów, które znamy od wielu lat. Młodzi ludzie, tak jak mówię, trochę ten trend zmieniają, natomiast jak młodzi ludzie będą reagować i jak się będą zachowywać w wieku 35-45 lat, no to dowiemy się dopiero za jakiś czas.